Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, ruszamy dzisiaj z Forza Horizon 4 za sprawą demka, które się oficjalnie ukazało na Windows Store oraz na wszystkich Xboxach. Ja ogrywam wersję PC-tową i na PC-cie ta wersja demonstracyjna ważyła 28 GB. Myślę, że starczy nam na kilka dobrych godzinek, jeśli będziemy sobie chcieli każdy obszar tej części mapy, która jest dostępna, sprawdzić. Tak więc proszę was, zostawcie jak największą ilość łapek w górę, aby wszyscy dowiedzieli się, że jest już demko, że niedługo ruszamy z pełną wersją gry, a ja tymczasem pokażę wam, co to demko ma do zaoferowania. Here's what I see. Czyli z tego co widzę, nie mamy dubbingu, na ponownie polskie napisy wyłącznie. I see a festival that never ends. Where you can be whatever you want to be. It's not your dream holiday anymore. Wow, jaka audica! Z bagażnikiem! That's the horizon I see. Let me show you. Pokaż, zdecydowanie pokaż mi to jak najszybciej. Welcome to autumn. A new beginning for the festival that never ends. Don't go anywhere. Horizon is here to stay. Wow, jakie to robi wrażenie tutaj. Ludziska, gram sobie w wersję PC-tową i z tego co słyszałem, ma ona znacznie mniejsze wymagania, jest znacznie lepiej zoptymalizowana niż Forza Horizon 3, co powinno nas bardzo cieszyć, bo spokojnie na wysokich ustawieniach można sobie w dużych rozdzielczościach pograć tą grę, no i w 60 FPS-ach, co najważniejsze. Tak więc cieszy mnie to bardzo. Na Xboxie One X w Forze będzie można pograć w Full HD w 60 FPS-ach lub w 4K w 30. No oczywiście na starszych Xboxach będzie to tylko 30 klatek. Wow! Ale no zawsze wiecie doskonale, że Forza jest fajnie zoptymalizowana na Xboxa, nawet tych starszych. I te 30 to tak jest płynne, nie ma spadków, więc i też przyjemnie się na tych konsolkach gra. Wow, jaki podjazd! Ja pierdzielę, jak to fajnie wygląda. No te zmienne pory roku to jest coś naprawdę fajnego. Zima, no zimę już poniekąd mieliśmy okazję zobaczyć w DLC do Forza Horizon 3. Było fajnie, ale nie na dłuższą metę, moim zdaniem. Kurczę, świetne jest to, że jak są jakieś jeziora w grze i one zamarzną, no to wtedy będzie można po nich śmigać i mamy dodatkowe lokacje do zabawy, co nie? W ogóle z tego co wiem, to przez te murki można chyba przejechać, zobaczmy. Wow! I przez drzewo przejechałem. Patrzcie, co tu się dzieje. Ja cię kręcę. Jak mnie te murki w poprzednich częściach denerwowały i przez nie nie można było przejeżdżać tak jak teraz. Bardzo często trzeba było krężą drogą gdzieś jechać, aby wyjechać na trasę, na którą chcieliśmy. A teraz przejeżdżamy, patrzcie to. Oczywiście spowalnia nas to, ale... ale jest ta fizyka rozwalających się murków naprawdę genialna. Ło, ale mi teraz wyrzuciło. No właśnie, ten festiwal chyba na jeziorze w ogóle jest. Patrzcie to. Nie mam pytań. No i wiosna. Kurczę, no zdecydowanie tą mocną stroną tej gry jest ta zmiana pór. To jest coś, czym ja jestem zakochany, w czym pokładam duże nadzieje. No i mam nadzieję, że dzięki temu gra dosyć szybko się nie znudzi.
Zobaczcie, jak to tu wygląda, ludziska! Przecież to jest cudo! Ten klimat tego miejsca. Wyścigi z motocyklami, ja też liczę na to bardzo mocno, że skoro już motocykle się pojawiają w formie rywali do pokonania, to może jakieś DLC. W Burnoutie też przez kilka części nie było motocykli, a potem w Paradise w formie DLC je dodali. Ja pierdziele. Co tu się dzieje? Jak ja jestem szczęśliwy teraz. Mam nadzieję, że wam też się podoba. Stawicie masę łapek w górę, aby ten film dotarł do wszystkich widzów, żeby wiedzieli, że niedługo rozpoczynamy serię. Ja będę miał edycję Ultimate, więc sobie rozpoczniemy już we wrześniu przygodę z Forza Horizon. Wow, no to myślałem, że już koniec, a tu jeszcze jedziemy. Jak najdłużej. Lubię strasznie takie klimaty leśne. Błoto, rajduwa. Jest, wygrana. Jeszcze raczej nie ma znaczenia większego, czy wygrywam, czy nie wygrywam. Kicking off the summer season with the greatest race of all time. Point yourself in the direction of Horizon and put your foot down. Trip to the festival wins. So let's go. Ja pierdzielę, poduszkowiec po mojej prawej. Co tu się dzieje? Pełno odrzutowców. Mam ciary. Strasznie, naprawdę fajny jest klimat tej mapki. Bardzo mi się to podoba. Oczywiście liczyłem na Japonię w części czwartej, ale ta Wielka Brytania też robi naprawdę wrażenie. O, i dostaliśmy koszulkę Horizon, gratuluję. Jako użytkownik wersji demonstracyjnej Forza Horizon 4 możesz w pełnej wersji korzystać z odblokowanej nagrody specjalnej. Dziękuję wam bardzo. No i mamy tutaj, jak widzicie, różne wersje Forzy Horizon do kupna. Ja będę posiadał tom, a tak więc tak jak wam mówiłem, od września rozpoczynamy seryjkę. Kontynuujemy demko. Quite a show. I try my best. Is everyone here? Yep, all here, boss. Ready and raring. Great. Okay. Do we have rookie here? No i jak widzicie, mamy możliwość wyboru postaci. Co ciekawe, powiem wam, że całkiem nieźle się prezentują, bo na przykład jak spojrzymy takie GTA, gdzie te postacie są takie nijakie, tak tutaj te postacie naprawdę całkiem fajnie się prezentują, szczególnie żeńskie. Nie, oczywiście będę sobie grał kobietką z tego względu, że lubię grać w grach wideo kobietami, więc taka odskocznia. I tak jak wam zawsze mówię, lepiej sobie patrzeć przez całą grę na kobietkę niż na faceta. A wiecie, co mam na myśli? Ta mi się podoba, powiem wam, najbardziej. Strasznie ładna kobitka. W moim stylu. Bierzemy. Okej. Hey, nice to meet you. I'm Kira, director of the festival. Looks like you've made a good impression with our talent scouts. This one might have a real chance of taking a spot on the roster. Rebecca's one of our former champions. She's giving me a hand running the Horizon Road Racing Series. Excited? I remember my first day at Horizon. It's all pretty surreal, huh? I'll leave you two to get set up for the first race. Good luck.
Right then, let's get you behind the wheel. Which one will it be? Czy szkoda, że te postacie są nieme. Uważam, że powinni się postarać, żeby ta postać coś tam odpowiadała. No chyba, że udamy, że jest, powiedzmy to, wstydliwa, dlatego nic nie mówi. Mamy do wyboru Forda Focusa RS, Audi TTS oraz mamy Dodge'a. Kto mnie zna, doskonale wie, jaki wybór będzie, a mianowicie Ford Focus RS. Jestem w tym aucie zakochany, jeden z moim zdaniem lepszych wozów. Pomijam oczywiście negatywne strony tego auta, o których się głośno mówi, natomiast wizualnie ten samochód prezentuje się znakomicie. Wybierzmy sobie go. Nice choice. Maybe the hottest hatch on the planet right now. And designed right here in Britain, don't you know? U nas to chyba bardziej popularny Golf, ale co ja tam wiem. Dobra, wejdźmy. Okej, tablica gotowa, tak więc akceptujemy to. I expect you'll want to get a feel for your new car. So I've signed you up to some events to get you started. See you there. No dobra, jedziemy na pierwszą przejażdżkę po tej mapie. Z tego co już widzę, te festiwale zdecydowanie są bogatsze, zdecydowanie lepiej się prezentują. You have arrived at your destination. No i czas na pierwszy wyścig normalnym samochodem, a nie jakimś, które dostaliśmy na starcie w ramach pokazówki. Perform here and you'll be invited to more events. Perform there and someday who knows, I might even find space for you on the roster. No dobra, rozpoczynamy pierwszy zwyczajny wyścig. Mamy tutaj auta w podobnej klasie, tak więc nie powinno być tutaj problemu. Widzę Forda na prowadzeniu, Focusa. Mamy Audice dwie, no i Hondę. Dużo kontrowersji wokół Forzy powstało a propos braku chociażby Mitsubishi czy chociażby braku Toyoty. Nie będzie między innymi Supry ze względu na brak licencji, ale coś czuję, że być może w późniejszych etapach pojawią się jakieś DLC-ki, kiedy tą licencję uda się zdobyć, bo wiecie, to jest rzecz umowna, można się wymienić licencjami. Forza tak samo ma licencje na różne marki, których nie ma w innych grach. Tak więc myślę, że gdzieś tam w formie płatnych DLC będzie można właśnie te autka nabyć. Taką mam przynajmniej nadzieję. Tych samochodów jest tak mnóstwo w grze, że nie ma się co martwić. Będzie czym jeździć. Będą w końcu Golfy. Co ciekawe, wiele osób o to pyta. Volkswagen powraca do Forzy Horizon. Będzie moja wymarzona Audica RS6, której brakowało w Forzie Horizon 3. Więc ja jestem pod tym względem spełniony. Sam model jest bardzo podobny do Forzy Horizon 3. Nie ma tutaj większych zmian z tego co widzę. No i pierwsze miejsce. Trzeba zwiększyć poziom trudności, bo jest zbyt łatwo. Też budują grę, tak więc jak najbardziej na plus to jest. Naprawdę, hello, podoba mi się. I'm Anna, your automated natural navigation assistant. I'll help you explore the festival and find activities throughout the UK. Anna, ja bym chciał naprawdę, żebyś ty dała mi spokój. Daj mi pojeździć, daj mi się nacieszyć. I teraz co? Słuchajcie, wybierzemy się. Aha, nie mogę nic zrobić, dopóki nie zapytam Anę o coś. Okay, rookie. I have plotted your route to a new race in the Horizon Road Racing Series.
Hey, rookie. Your radio should have presets for our resident Horizon stations. Horizon Pulse, Horizon Base Arena, Horizon Block Party, and Horizon XS. See what takes your fancy. In 100 meters, turn left. Oczywiście ta ilość radijek pojawi się większa, tak, w pełnej wersji. Tu mamy małe ograniczenia do wersji demonstracyjnej. Ja wam to też w trakcie wyścigu mówiłem, że Wielka Brytania jak najbardziej mi się podoba. Zobaczcie, jaki to jest fajny klimat. I oczywiście ma to też swoje wady dla wielu, bo te uliczki, zobaczcie, są dosyć ciasne tutaj. Ale ja i tak się tym jaram niesamowicie. Zobaczcie, jaki tu jest klimat. Ja postaram się wam to wyrenderować do jak najlepszej możliwej jakości, abyście też wczuli się i zobaczyli to mniej więcej, co ja widzę na ekranie swoim. Dobra, sprawdzimy, jak pójdzie mi na przedostatnim poziomie. Jest to poziom pro. Zobaczymy, co rywale, praktycznie ci sami, nawet jeszcze auta mają ubrudzone, będą w stanie tutaj ugrać. W porównaniu do takiego świeżaka jak ja, który gra w to, no, drugi raz teraz, nie? Drugi wyścig. Troszkę przepychanek oczywiście. Ciekawe, w ogóle nie pamiętam, żeby w Forzie Horizon 3 była sytuacja, że rywale jadą uwalonymi autami. Wcześniej chyba wszystko było takie, wiecie, ładne, świecące się, jak psu jajca. Tutaj, proszę bardzo. No, po prostu takie szczególiki mi się podobają. Pewnie większość z was zachwyca się zupełnie innymi rzeczami niż ja. No, ale wiadomo, że to wszystko, co jest widoczne na pierwszy rzut oka, będzie, przynajmniej tak mi się wydaje, na bardzo wysokim poziomie. Natomiast, no mówię, ja czasami zwracam uwagę na takie malutkie szczególiki. No, muszę też przyznać, że ten poziom pro niestety to nie jest jakoś wymagający. Trzeba będzie ustawić chyba na starcie już, jak będę grał w pełną wersję, poziom najwyższy, bo zobaczcie, tutaj bez problemu ich ominąłem. Wiem, było troszkę przepychanek. Nie było to w 100% uczciwe z mojej strony, ale mimo wszystko odjeżdżam im dosyć daleko. Tak więc karierę będę rozgrywał na poziomie najwyższym. Ten model jazdy jest bardzo podobny do Forzy Horizon 3, o czym już mówiłem, ale auto nie do końca wybacza mi moje błędy. Nie jest to tak w Forzie, takim samym jadąc torem, lepiej bym to przejechał, a tutaj auto nie wszystkie błędy mi wybaczało. Ale no dobra, mamy kolejne zwycięstwo. I've put you through to the next round of the Horizon Road Racing Series. How could I not with you driving like that? But it doesn't start until autumn. Can you amuse yourself until then? Czy ja się zajmę czymś? To pewnie, że tak. Muszę mnie korci, żeby po mapce pojeździć. A czemu ta kobieta w ogóle nie rozmawia? O, coś tam powiedziała, ale... Wow, you really are the image of Frankie Beaumont. Sorry, Joel Carter, Horizon Driver Relations. Now, do I have an opportunity for you? There's a movie shooting nearby that's in need of a stunt driver. Short notice, I know, but what do you say? Meet me here ASAP, and I'll introduce you to Mike Steele. He's a stunt coordinator for the movie. Nie, okej. W ogóle ten koleś wyglądał z tyłu jak Auri. Tak mówię, co on tu robi w tej grze? Czy będą jacyś prosowie i tak dalej? No ale dobra, słuchajcie, pojeździmy sobie troszkę jeszcze po mapie. Ja na pewno pokażę wam jakieś kolejne jeszcze odcinki z tego demka, dalsze etapy, bo chciałbym sobie je przejść na 100%, dokładnie pokazać wam wszystko, co w tym demku jest. Tak więc jeśli byście stawiali sporo łapek w górę. O, tu w ogóle jakieś rondo do zabaw, patrzcie to. Można się tutaj w takich miejscach pobawić. Całkiem nieźle to prezentuje się. Ale wracając, do momentu chciałem pokazać, jak najwięcej z tego demka się da. Czyli możecie liczyć, że przejdę je sobie na 100%. Pokażę wam dosłownie wszystko.
To tutaj jest, tak więc jak będziecie stawiali sporo łapek w górę, tym też te odcinki będą pojawiały się na moim kanale częściej. A do czego was oczywiście zachęcam. Dzielcie się też w komentarzach swoimi wrażeniami. Jestem bardzo ciekaw, co wam się podoba w tej gierce, co wam się nie podoba. Bo zakładam, że w chwili, kiedy ja wypuszczę wam odcinek, który aktualnie oglądacie, to wy już pewnie 4 razy przejście tą grę na 100% różnymi autami. Wszystko potestowaliście. Wizualnie gra prezentuje się bardzo podobnie do Forzy Horizon 3 i zakładam, że na Xboxach ona jeszcze bardziej będzie przypominała właśnie poprzedniczkę. Natomiast ja, jak gram sobie tutaj wersję pecetową, to odnoszę wrażenie, że wygląda o powiedzmy pół poziomu lepiej. Ogólnie kwestia wizualna to jest jedno, ale odnoszę wrażenie, że ta mapka jest zdecydowanie bardziej rozbudowana, że jest więcej roślinności, więcej budynków, ciekawiej się prezentuje. No ale to też może wynika z tego, że ja, wiecie, katowałem do nieskończoności Forza Horizon 3 i ja tą mapkę już znam na pamięć, a tutaj poznaję rzeczy nowe, co za tym idzie. No robią one na pierwszy rzut oka ogromne wrażenie. Nie wiem, czy wy też tak odnosicie takie wrażenie, że naprawdę jest tutaj tego wszystkiego bogato. Też widzę, że te ulice takie się wydają ciasnawe. Nie wiem, czy to też jakieś pierwsze złudne wrażenie, ale no wydaje się troszeczkę tutaj ciasnawo. Na pewno podoba mi się tutaj rozwalanie tych murków, ta fizyka rozwalania otoczenia. Oczywiście nie wszystko będziemy mogli rozwalać, ale takie mniejsze jak najbardziej. Zobaczcie, normalnie mogę jechać i rozwalać wszystko, co w moim otoczeniu. Oczywiście nas to mega spowalnia, ale nie jest problemem, nie będzie jakiegoś odbicia. Takich murków raczej już nie rozwalę. Dokładnie, tego nie rozwalę. Tak więc słuchajcie, wrażenia jak najbardziej pozytywne. Jestem nahypowany na tą grę, a powiem wam szczerze, że troszeczkę się bałem, że to będzie taki odgrzewany kotlet. A, tu już nie mogę jechać dalej. Bałem się troszeczkę, że to będzie taki odgrzewany kotlet. Bałem się, że to będzie to samo co Forza Horizon 3 z podobną fabułą, tylko z inną mapką. A się okazuje, że tutaj postarali się o to, żeby chociażby, wiecie, widzieliście te zakończenia wyścigów. W fajnej formie jest to nam pokazywane. Mi się to osobiście bardzo podoba. Widzę też auta randomów się rozwinęły, jeżdżąc z jakimiś rowerami, z jakimiś deskami do surfowania. Tak więc nie są takie zwykłe auta, jak było do tej pory, a gdzieś tam o krok się rozwijają, nie? Auta też widzę, są niektóre nawet randomów brudne. Wcześniej to było wszystko takie seryjne. Podoba mi się, naprawdę te pierwsze moje wrażenia są niesamowite, ale jeszcze tutaj myślę, że spokojnie z 3 odcinki dla was nagram. Pobawimy się innymi pewnie furkami, rozgramy różne inne zawody, zobaczymy, jak to wszystko wygląda i wtedy na sam koniec zrobimy sobie takie konkretne już podsumowanie tego, co ja o tej grze sądzę. Na chwilę obecną jest zajebiście, powiem wam. I te słowo powinno wam wystarczyć, aby opisać to, co ja aktualnie czuję. Ja oczywiście biorę się za nagrywanie od razu kolejnych odcinków, a wy dostaniecie je jak tylko będę mógł najszybciej. A jak zostawicie masę łapek w górę, to jeszcze postaram się ten proces przyspieszyć. Tak więc to by było na teraz tyle. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się i do kolejnych odcinków. Cześć!